to właśnie przy tym nurkowaniu odepnie mi się Apple Watch. A znajdujemy się na Phi Island, gdzie kręcono większość zdjęć do Niepiańskiej plaży. Film powstał dzięki powieści Aleksandra Garlanda, gdzie główną rolę zagrał Leonardo DiCaprio. Wyspa przyciąga rocznie miliony turystów, niestety plaża jest zamknięta, można tylko ją zobaczyć z daleka, ponieważ pod tsunami po wielu turystach ekosystem został zaburzony. My wpłynęliśmy do takiej zatoczki, gdzie wam zaraz namaluję, gdzie to było. I tam właśnie nurkowałem, gdzie mój Apple Watch się sam odpiął i poszedł na dno. Przy samym skoku się nie odpiął, ale musiał się poluzować. Jak rozstawiałem statyw kamery 360, zegarek po prostu się zsunął i możemy widzieć, jak leci na dno. Miałem podwójne szczęście, że poczułem, jak zsuwa się zegarek i że do dna były niecałe 3 metry. Niedługo później usłyszałem od przewoźnika, że prąd znosi te rzeczy zgubione. Ja tam już jest głębiej około 15 metrów i oni tam nurkują i znajdują różne skarby turystów, GoPro, zegarki itp.